Stół, który mamy przed sobą, jest przygotowany w sposób tradycyjny, więc mamy talerze, mamy sztućce, mamy talerzyk do pieczywa, mamy kieliszek na jajeczko, mamy dekorację, która jest przygotowana niemalże domowym sposobem, ponieważ mamy świece, mamy kieliszki do wina, do wody, odwrócone, w środku minimalna dekoracja kwiatowa. Stanowi on taką esencję stołu wielkanocnego. Oczywiście nie możemy przesadzać z dekoracją, ponieważ to, co jest najważniejsze na stole wielkanocnym, to oczywiście potrawy wielkanocne. Stąd dekoracje nie powinny przesłaniać tego, co w tym momencie najistotniejsze. Piękny jest stół do obiadu, który mamy przygotowany obok. Jest to stół z nakryciem w tradycyjnych kolorach wielkanocnych, w sposób nieprzesadzony, czyli mamy zieleń, mamy biel i jest to typowy przykład stołu restauracyjnego, czyli obiadu podawanego w restauracji. Mamy ustawione talerze, mamy przygotowane sztućce, sztućce do przystawek, do zupy, do dania podstawowego, mamy kieliszki do wody, mamy kieliszki do wina. No i w tym przypadku najlepiej zostać obsługiwanym, tak? Czyli nie jest to typowy stół w domu, gdzie wszyscy siedzą i czekają, aż ktoś poda, tylko jednak stół restauracyjny, gdzie możemy liczyć i na kuchnię, i na obsługę. Jeśli spojrzymy na to nakrycie, po zewnętrznej stronie mamy i nóż, i widelec przygotowany do zjedzenia przystawki. Po przystawce sztućce składamy, kelner je zabiera, pozostaje nam łyżka, wtedy jest serwowana zupa, prawda? Więc posługujemy się łyżką. Po zjedzeniu zupy pozostają nam sztućce, które są najbliżej talerza podstawowego, czyli sztućce do drugiego dania. Istotną kwestią jest odległość talerza od krawędzi stołu. Ona powinna mieć do 2 cm nie więcej. Tak samo powinny znajdować się sztućce, które są najbliżej talerza. Później te, tak jak widzimy tutaj, są nieco wyżej. Najpiękniejszą ozdobą wielkanocnego stołu oczywiście są świeże kwiaty. W tym przypadku są to białe tulipany oraz bazie, jak również piękny świecznik. Kolejna wersja stołu wielkanocnego to stół w kolorach pomarańczy. Kolor pomarańczowy obecnie jest wszechobecny i jest bardzo lansowany. W ślad za tym postanowiliśmy nadążyć za trendami. Ten stół przeznaczony jest raczej dla osób bardziej odważnych. Tutaj mamy odejście od żywych dekoracji kwiatowych, mamy sztuczne kwiaty, mamy gałązki. Oczywiście ten kolor pomarańczowy w domowych warunkach trudno jest uzyskać, więc najlepiej jednak nabyć sztuczne kwiaty, które przetrwają, prawda, w naszych zasobach domowych do kolejnego roku. W przyszłym roku można je wzbogacić albo w ogóle zmienić koncepcję. Tradycyjna powinna być baba wielkanocna drożdżowa, aczkolwiek nie wszystkie panie lubią ciasta drożdżowe wyrabiać, stąd o ile ta baba jest drożdżowa, o tyle ta babka jest przygotowana na proszku do pieczenia, czyli jest o wiele łatwiejsza w przygotowaniu i z pewnością mniej kapryśna. Ponadto mazurki, które mogą być w przeróżnych smakach, najczęściej są jednak bardzo słodkie, stąd robimy je niewielkie i dzielimy się po małym kawałku.